No siema, siema, witam was przeserdecznie, gramy sobie ciekawego duobota, Tamkench na AD Carry i Senna na suporcie. Słuchajcie, pierwszy raz tym gram, tutaj obecna Tosia, czyli Tamkench, tutaj mój AD Carry wspaniały, polecił mi to combo, no i słuchajcie, kurde, jestem zaskoczony, Tamkench tutaj jest Doran Shieldem, to nie jest coś, co się często widuje. Oj, tutaj coś próbowali, ale nie ze mną takie numery. No, mam ogólnie siódemkę na sednie, ale sobie nie odblokowałem. No i co? Myślę, że tutaj do zrobienia będzie ta gierka na pewno. Mają Dravena z nawałnicą, dlatego tutaj trzeba będzie, myślę, jakieś troszkę dłuższe fajty. Plan jest taki, żeby na trzecim levelu się wbić i albo umieramy, albo zabijamy. Otóż to. Dobra. Plan jest taki, ja łapię tutaj pasywkę. No, Tamkench se ma farmić, ja mam zbierać staki. Na spokojnie. Ja tutaj muszę coś sobie popołczyć. O, no i dostała ta Morganka na twarz, słuchajcie. Myślę, że tutaj to ku... wygrało nam gierkę, nie? Przeważyło szale. Tosia się zgadza, słuchajcie. Nie, no nie wiem jak to ma działać, za cholernie wiem jak to ma działać. Nastykawał się wave, może być ciężko to odpuszczać. I to jest fakt. No, ale muszę supportowy item stakować. Przydałoby się na pewno. Może dzięki temu będę mógł troszkę pusznąć. A Tamkench sobie w tym czasie troszeczkę powinien levela nawbijać. No trzeci level, słuchajcie, na Tamkenchu jest czymś w porządku. Dlatego, że i tu podrzucenie, i tutaj tarcza, i tutaj kół, w tym czasie Senna tutaj z tyłu sobie połczy, leczy. Staram się przekminić, jak to powinno działać, ale nie mam pojęcia. O, dała radę Tosia, słuchajcie, myślałem, że się nie uda tutaj bez tego itemu supportowego, ale się udało. O, tutaj save poleciał na minionka. Oj, nie żyje. Jeszcze Hekarim na plecach, słuchajcie. Dobrze, jeszcze killek dla Hekarima. No i staczek poleciał jeszcze. Nie, no fajnie tutaj. Senna na suporcie się może, słuchajcie, stakować. Tamkench tutaj bierze na twarz cały damage i tak ma full HP. To jest naprawdę ciekawe. No wiem. Musimy to przepuszczować jak najszybciej się da. O, jeszcze stuna dostał nawet. Oj. Co on robi? Nie mam pojęcia. Oj, nie złapałem tam Kencha. Za duży jest. Za duża żabka. Dobra, ja idę sobie pierwszy item, jaki poleci tutaj. W sumie pójdźmy sobie Lethality. Więcej damage'a sobie pójdźmy zamiast butków. Ja bym sobie poszedł pierwszy item jemu. Tutaj też rozmawiałem z Tosią, że naprawdę jest to OP. Otóż to. No, drugi item okazja, później trzeci item nieskończoności. Ogólnie brzmi to całkiem ciekawie. Jest to taki, bym powiedział, meta build teraz. To jest 14.6 sezon, także tutaj no normalnie powinno to zadziałać. Dużo lethality na start, początek walki. Jakiś tam właśnie infinity, żeby kryty walić większe. Troszkę się tu udało sfarmić. Pieniążki są na pewno, słuchajcie. Staki też w sumie w porządku, bo zaraz pierwszy 20 stak wlatuje, także już zasięg będzie. No tu coś chciałem poświrować. No, Morgana, walisz toku z krzaka. Czekam. O, nie było. Nie było zadania. Nie miałem jak tego zebrać. Ej, zniknęli z bota. Tracą miniony. O i coś tutaj w ogóle. Dlaczego jestem AD Carry? To Tamkench powinien być AD Carry. Coś mi się na tabie zepsuło. No i dobra, pierwsze 20 staków, słuchajcie. Oj. Się nie udało tego. Nie udało się tego trafić, no cóż. Dobra, rozumiem. Tamkench ma być nieśmiertelny, słuchajcie. Ciężko tutaj to ogarnąć dokładnie.
Właśnie, z tym supportem muszę wardować więcej. Wiem, ostrożnie musimy tu grać, słuchajcie. To się z moim coachem wbiła mnie do platyny, już chyba w ostatniej gierce wam to mówiłem. Także free boosting wleciał. No do platyny 4, później sam sobie troszeczkę musiałem radzić, aczkolwiek na razie na P2 się zatrzymałem. No i powiem wam, że tutaj... No... Jest co robić teraz. Muszę się troszkę podszkolić, słuchajcie, w tej grze w LoL'a. Aktualnie tutaj gramy Elastyka. Tak, for fun. Nie ufam temu kombu z tego powodu, że to jest pierwszy raz w życiu, jak gram z AD Carry tam Kenchem. Ale wydaje się to całkiem silne. O. Ale dostał. Morgana. Oj. Nie spodziewałem się, czy to dostanę. A dostałem. No ale cóż, to jest właśnie to, o czym mówiłem, jak mówiłem, że musi się troszkę podszkolić w niektórych kwestiach. Myślę, że w ogóle Warfy to by było jakby tamten, że brał w sumie wszystkie kanony, bo to jednak 100% szansa na staka, a te kilka staków może faktycznie dużo nie zrobi, ale overall może zmienić jakiś tam przebieg gry, może tam nie zostanie ktoś na 0 HP. Ta Morgana chyba będzie chciała zatrzymać Ricole, nie, w sumie nie. Ale mi będzie chciała zatrzymać Ricole. Już mi się nie podobasz, koleżanko. To, co zrobiłaś, nie było fair. No mój Boże, jak można być takim graczem Ligi Legend, że ona mi chodzi zatrzymać Rikala w takim miejscu nawet. Pod wieżę wchodzi po hita, tylko żebym się nie rikalnął jak trzeba. No ale słuchajcie, jest tym supportem, także to aż tak nas nie boli na tym bocie. Chociaż jakbym się razem z Tamem tutaj wbił, to by było lepiej. Na midzie i na bocie nie ma co tutaj... Nie ma co tutaj ultować. Chociaż ten mid tutaj zaraz się zapowiada, że może być fajny. No, muszę tutaj na to patrzeć, co tam się dzieje. No i co? Myślę, że tutaj staczki siadają. No i znowu uciekli właśnie. Znowu uciekli. Coś tu się przy topside dzieje. Oj. Ale asysta siadła, kurde. No to mi się podoba. Dwie asysty siadły. Ale bogata senna. Oj. Dał się tym trafić. No to bierzemy plecika, słuchajcie, for free. Oj, Jarvan. Przeżyłem to. O, mogłem się tam wbijać faktycznie, ale boję się troszeczkę ulta tego. Nie, debacja mnie zabiła. Ale dostałem od niego combo na twarz. No, myślę, że to kwestia tych kanonów, wiecie. Na pewno te kanony, chociaż pozostało tam z 30 HP, to w sumie to i tak by dużo nie zmieniło. No, ale tam jeden hit jakby siadł, to by było... Myślę, że by było lepiej. Troszkę hita za mało tam wpuściłem. Dobra, lecimy z powrotem. Troszkę niewykajtowane, niestety. Ale mam ogólnie na ten moment 100% udziału w zabójstwach, słuchajcie. Teamu. Jeden mi teamu w sobie też, więc jestem przy każdej śmierci w tej grze. Tak jakby. To się zgadza, widzę. Coś tam się dzieje, faktycznie idę tam. Wiem, idę tam puścić oczko. No, zabijają Morganę.
zabijają Syndrę, słuchajcie. Myślę, że to może być do zrobienia. Dobra. Dostała z tego. Smoczek wlatuje. Jak najbardziej. Zaraz, bo muszę item ulepszyć. No wiem, item musiałem ulepszyć. Nie mogę tak bez itemu, słuchajcie. Dobra, już mu pomagam. Staki na bocie są ważniejsze, słuchajcie. Dobra. Oj. Uleczyła się tam. Chciałem merkować, ale nie zdążyłem. No i staczek jeszcze jeden. Oj, bliziutko. Prawie dostał. Dużo pieniążków ma nasza dekery, słuchajcie. Raczej ta tankery. Tankery. To nie, to źle brzmi. Dobra, lecimy sobie Jumu. Tu na topie, kurde, jakaś akcja ciekawa się dzieje. Muszę tam oko mieć. Na to, co tam się dzieje. Dużo się leczy ta Rek'Sai na topie. Dramat, ciężko cokolwiek to zrobić, słuchajcie. Rek'Sai pod tanka. No, ciekawe. Jakiś taki off-metowa kolejka się trafiła, słuchajcie. No, a ta Rek'Sai nie chce zginąć, słuchajcie. No nie wiem, co mam zrobić, słuchajcie, z tą Rek'Sai. Ona się tam z Yorickiem trzymają bardzo, bardzo na równi. Myślę, że to nie powinno potrwać długo, bo Yorick mimo wszystko szybko dostaje power spike'a. Ole, dostałem! Ale mnie przewidziała. Aha, oboje żeśmy się trafili, super. Dobra, itemy mam troszkę pomieszane. No off cooldown muszę to robić. A mam 10 sekund jeszcze na to. Uciekli sobie. No to było takie do przewidzenia, ale najważniejsze, że udało mi się zdodżować tą Morganę. Ohoho. Połk wlatuje, a ja też zostaję na łeb. Oj, po fleszu. Dobrze! Ale zjadł ją tam kęć. Tosia tutaj, kurde, kieruje gierłę, słuchajcie. Oj, nie trafiłem. Dobra, Morgana mnie zabiła na tle, dobrze. Kill dla supporta. Czy Tosia przeżyje? Przeżyje, ma tam kęcza, słuchajcie. O, jeszcze się prze... Podrzucił się ten Jarvan, słuchajcie, smutny. No, nie wyszło mu to chyba do końca. Dobra. Zaraz okazja wlatuje. No, tutaj powiem wam, że ta support Senna pod adekery, nie wiem jak to nazwać, fajnie se radzi. Na topie jakoś się, kurde, troszkę uspokoiło. Nie ma na chwilę Rek'Sai. Mam pół HP tam ma. Na bocie zaraz wieża pada. Na midzie też przepuszowujemy. No wydaje się, że to będzie taka w miarę easy gierka do wygrania. Tosia, wbijemy się, wiem o tym. No i jeszcze staczek, asystka, słuchajcie. Same pieniądze wlatują. No dawaj. Ała. Na ślepo rzucone, ale po to, żeby przeżyć. Troszkę sobie musimy przepuszować tego bota. O. Staczki się dają. Jakieś randomowe Q. Lecę!
Dobrze. Kliki same się dają. Co tu się dzieje, to ja pytań nie mam. No dawaj. Dobrze. Umarło się Jarvanowi. I pozytywne staty siadły. I uniknąłem wszystkiego. Słuchajcie, Faker mi się odpalił. Ała, może jednak nie. Może jednak nie. No, tutaj recall jak najbardziej. Ale po smoczku. Fajnie by było faktycznie tutaj zgarnąć te wardy. Jeszcze jeden stoi, ale trudno się mówi. Wszystkiego nie dostanę. 80 staków w 20 minucie. No nie ma tragedii. Jest, bym powiedział tak, okej. Okej, pieniążki. Rozumiem. Cofamy, niewidzialny tanker wraca do bazy. A, chyba on jest widzialny. Czyli to jednak tak nie działa. Oszukałem się sam, myślałem, że mogę normalnie tak kogoś zniknąć na niewidzialności. No, ten Yorick na topside'zie. Coś tam próbuje, ale raczej mu się nie uda. No, nie będę wastował Erki. Letality Yorick. Ale mnie korci, żeby walnąć tam kujerkę. Ale mistrz kajtowania, słuchajcie. Ała! Tam kęcz jest nieśmiertelny. Ale randomowy ult poleciał. Dobrze, byłem bardzo źle spozycjonowany. Kurczę, ten tam kęcz. Naprawdę tutaj potrafił ratować z niejednej ciężkiej sytuacji. Siebie i innych, nie? Naprawdę, ja myślę, że mało postaci w takiej sytuacji mogłoby faktycznie tutaj przeżyć coś takiego. Czy my chcemy tutaj stać w ogóle? Jest to niebezpieczne na pewno, ale raz się żyje, słuchajcie. Jarvan tu był dosyć niedawno. Ale tu będzie akcja, słuchajcie, 1000 IQ. Ja już to czuję. Bait na senne. Ale cię wystraszyło. O nie! Wyrzucił ją spod tam kęcza. Oj, to było takie randomowe. Co on odwalił? To ja nie mam pytań. Ten Hekarim. Dobra, ale wracałem po okazję. Infinity teraz będzie, słuchajcie, składane. Myślę, że tutaj odda raczej. No stoję z Erką wpakowaną w nią. Chociaż na midzie w sumie tam się też fajnie dzieje. Ale raczej chcemy mieć jeszcze większy zasięg tutaj ze staków. 9 staków do 100. A od 100 staków tutaj Senna outrange'uje wszystkich chyba. Z tego co jeszcze od 120. Nawet Caitlyn outrange'uje. Jeśli dobrze kojarzę. Więc tutaj, no, fajnie będzie.
Udało się przeżyć. Stak! Dobrze. Kolejny stak. I kolejny stak. O, ale się nastakowałem. 4 do 100. Tak, to możemy się bić, słuchajcie. Kilometr od przeciwników. Lecę tam. Ojej. Ojej. Jak bliziutko tutaj było. Oj, co tu się dzieje? Ten, co chciał mnie zabić, a mu nie wyszło. Mamy na AKW, albo BF Sworda, jak kto woli. Wracamy się z Tamkenchem, bo chcę sobie go kupić. No i z Infinity tutaj powinno już ładnie polecieć. Walimy slalomem. Wtedy nadąży za nami żabka. No i co? Tutaj myślę, że... Bot Div, słuchajcie. 2-1, 3-2. A oni mają 2-6 łącznie. No to troszkę Bot Div wleciał, słuchajcie. Naprawdę potężne połączenie. Tylko że ja bym nie widział tego teraz w każdej gierce, bo wydaje się, że naprawdę ciężko na to się gra. Nie zabijesz Tamkencha, z tyłu siedzi ambulans, cały czas go leczy. Wydaje się to w porządku. Pieniążki. A raczej staki. Ale się w tamtym fazie nastakowałem, zaraz są 120. Już 114. Range taki, że mógłbym w sumie połkować tego Dravena. Na bocie Rek'Sai. No dobra, Infinitka dalej leci. Przyspieszmy tam Kencha. Muszę częściej używać Yomu, zauważyłem. Jakoś się przyzwyczaiłem, że jak to nie jest Urfi, nie mam go co 8 sekund, to tak rzadziej używam tego Yumu. Jednak, słuchajcie, na Urfie to się pamięta o tym. Ale bomba. No to już jest ten moment, że Senna one-tapuje wszystkich, cały świat. Kontra Senna, a Senna i tak wygra. 122 staki. Myślę, że tutaj normalnie możemy działać. Nie widzę enemy, którzy mogliby nam zagrozić. Jarvan na bocie. Tam też zeszła sobie Karma. Nie wydaje się, żeby miała dużo do gadania. O, siad krytyk jeszcze. No to co, chyba GG jest. Trzeciego itemu nie złożę, wydaje się to zbyt OP. Tamkench dał się sennie wykerować, wyfidować. No, Tamkench dał się sennie wyfidować, a Senna wyfidowała później team, słuchajcie, damage'em. Znaczy może nie w tej grze akurat, ale ogólnie tak to wygląda, słuchajcie. No ale co, fajnie się tym grało, słuchajcie, kiedyś muszę jeszcze raz spróbować, może, kurde, jakaś platynka jeden w tym wejdzie. Tak czy siak, dziękuję wam bardzo za oglądanie. W następnym odcinku pokminię może coś jeszcze na jakieś duo, aczkolwiek na ten moment to wszystko. Sprawdźcie Discorda, zobaczcie kanał wspierających, no i widzimy się w następnym odcinku. Siema!